Tegoroczny turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości rozegrano w niedzielę 10 listopada w hali Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Szachiści rozegrali partie w dwóch kategoriach wiekowych, w grupie otwartej dorosłych i w kategorii do lat 12, tak zwanym tempem P10. Turniej jest zorganizowany z okazji Święta Niepodległości oraz mamy też niestety rocznicę śmierci pana Władysława Wieniaczyka, zasłużonego działacza, organizatora wielu turniejów, też założyciela sekcji szachowej. Organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Organizujemy ten turniej, jeżeli chodzi o Święto Niepodległość, już po raz któryś. Mamy 140 zawodników z różnych części Polski, są też zawodnicy zagraniczni, czyli z Indii, z Chorwacji, z Ukrainy. Gramy tempem P10, czyli to jest 10 minut dla zawodnika, czyli łącznie partia może trwać 20 minut. Z naszych zawodników, czyli z MCK z Jaworzno, możemy się pochwalić Igorem Musiałem, który teraz zrobił tytuł mistrza FIDE, zdobywał Mistrzostwo Polski. No, idzie cały czas do przodu, jest to jeszcze junior, także mamy ku niemu duże, że tak powiem, oczekiwania. Wbrew pozorom szachy się zmieniają. Nie są takie same jak na początku. Jak nam powiedziano, zmieniają się dlatego, że zmieniają się środki przekazu. Jest internet i każdy w domu może grać z całym światem, mieć dostęp do wszystkich materiałów. Teraz szachy są zupełnie inne niż szachy te kilkanaście lat temu. Dzieciaki mają dużo wyższy poziom niż kilkadziesiąt lat temu, mają przez internet dostęp do trenerów online, czy też lekcje online. Świat szachowy się więc zmienia. Ewoluuje. Z szachowych ciekawostek podajemy, że najbardziej biegli szachiści są w stanie przewidzieć do 20 ruchów przeciwnika. Na pytanie, czy szachy są trudne, Milusińscy odparli, że bardzo są trudne, ponieważ można łatwo przegrać.